pierwsze, następuje tutaj częsta zmiana otoczenia prawnego i te częste zmiany legislacyjne, zmiany uwarunkowań ekonomicznych kreują dodatkowe ryzyka, które trzeba brać pod uwagę. Wczoraj na forum samorządowo-bankowym, którego organizatorem z jednej strony jest Związek Banków Polskich, z drugiej strony jednostki samorządu czy korporacje samorządowe, wyraźnie banki informowały o tym, że zwiększa się w wyniku zmian prawnych, zmian legislacyjnych, zwiększa się ryzyko finansowania projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Lublin pod tym względem może się czuć bezpieczny, ponieważ wszystkie umowy kredytowe, umowy na bankową obsługę mamy pozawierane, mamy zabezpieczone środki, jeśli chodzi o instrumenty dłużne, na cały okres realizacji, w tym okresie programowania naszych inwestycji, ale w wielu samorządach może to być problem. Wspominam o tym, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czym nas parlament i rząd zaskoczy. Mówimy tutaj o zmianach prawnych. Ta pierwsza kwestia, fundamentalnie ważna, która będzie wpływała w największym stopniu na wydatki budżetu, a zatem również i na równowagę budżetu, to jest luka w finansowaniu oświaty. Ta luka w naszym przypadku, patrząc przed pryzmat tego roku, wynosi około 180 milionów złotych. Mówimy o tych środkach, które dokładamy do zadań subwencjonowanych, na które to zadania powinna być subwencja w całości przeznaczona. Warto tutaj przypomnieć, iż porównanie 2018-2019 roku do 2016 roku pokazuje, że rok w rok ta luka się zwiększa i to jest ten obszar naszych działań, które z jednej strony powinny sprostać wyzwaniom, czyli naszym obowiązkiem musimy sfinansować te zadania oświatowe, a z drugiej też szukać racjonalności wydatków w tej sferze. Z drugiej strony negatywne skutki, drugą taką determinantą wywołującą negatywne skutki dla budżetu są zmiany w systemie podatkowym, o czym informowaliśmy, reformy wprowadzone przez rząd, uchwalone przez parlament spowodują ubytek około 65 milionów dochodów. Mówimy tutaj o podatku, udziale w podatku PIT w roku przyszłym i to oczywiście oznacza, że trzeba utracone dochody substytuować instrumentami dłużnymi, tak będziemy robili w przypadku inwestycji oświatowych. Dług zaciągany w przyszłym roku pozwoli nam rozliczyć szkołę przy Berylowej i rozpocząć inwestycje przy Sławiętowskiej i na Felinie. Mówimy tu o rozbudowie szkół. To, co jest również istotne, choć nie ma już takiego znaczenia, to jest niedoszacowanie dotacji na zadania zlecone. Tutaj stale pojawia się luka wymagająca użycia własnych środków. I to również, o czym mówiliśmy poprzednio, wzrost kosztów funkcjonowania miasta, kosztów związanych z wzrostem cen energii, wzrostem cen towarów i usług, ale także wzrostem wydatków bieżących spowodowanych wzrostem wynagrodzeń. W tym ostatnim przypadku warto powiedzieć, że zgodnie z wymogami prawa będą podwyższone wynagrodzenia do najniższego poziomu, do 600, ale również będzie zrealizowana podwyżka dla pracowników całej sfery budżetowej, za którą odpowiadamy, czyli mówimy tutaj o urzędzie, jednostkach organizacyjnych. Ostatecznie ten kształt budżetu po stronie dochodów z uwzględnieniem autopoprawki to jest 2 miliardy 481 milionów 960 189 zł, a wydatki 2 miliardy 539 milionów 145 870 zł. I to są te wielkości, które przedstawiamy Komisjom i Radzie Miasta do dyskusji i do uchwalenia. O samej autopoprawce bardzo proszę Pani Skarbnik Jelosz. A więc jeśli chodzi o wzrost dochodów i wydatków, to
nie jest zbyt wielki wzrost dochodów i wydatków, bo to jest 3 111 678 zł, ale między jeszcze zadaniami, między rezerwami, które były w pierwotnym projekcie budżetu zapisane, też następują zmiany. Jeśli chodzi o dochody, to dochody własne zwiększamy o 1 207 000 zł. Taka jest propozycja, którą pan prezydent skieruje dzisiaj do Rady. Dotacje celowe na realizację zadań własnych zwiększają się o 302 283 zł i środki europejskie o 1 602 395 zł. Jeśli chodzi o dochody, to zwiększenie dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami i opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę zwiększającą opłaty, to jest opłata jednorazowa za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jest to niewielka kwota, jest to tylko 7 000 zł. Dotacje z budżetu państwa na działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz tworzenie nowych miejsc usług społecznych wzrasta na przyszłym roku o 882 331 zł. Środki z programu o 382 500 zł. Te środki są przeznaczone na budowę Centrum Rozwoju Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ulicy Głowackiego. I zwiększenie środków na żłobek, na takie zadanie żłobek jest barier o 224 751 zł. Natomiast jeśli chodzi o środki europejskie, to zwiększamy dochody w przyszłym roku. Oprócz tych, które zostały w projekcie zapisane na takie zadanie jak budowa i rozbudowa, to jest nieróżnicy, taki projekt realizowany przez Urząd Miasta Lublin, o kwotę 645 311 zł. Zwiększamy również środki na szkołę Peterów o kwotę 665 893 zł. Również na projekt, który jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych o kwotę 104 942 zł i na Dom Samopomocy Kalina o 165 180 zł. Jednocześnie dokonujemy koneczkę zadaniu realizowanym przez Straż Pożarną o kwotę 886 780 zł i o zadaniu poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej o 294 403. Z wydatki, które mają zmiany w wydatkach bieżących o kwotę 2 307 844 zł, a wydatki mają kwotę o 5 419 522 zł. Z czego wynika zwiększenie wydatków? A więc na zadania dotyczące transportu łączności o 696 692, na administrację publiczną o 1 151 200, na oświatę i wychowanie o 5 354 697 zł, na pomoc społeczną i rodzinę 1 166 641, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 3 191 185 zł, na kultury ochrony dziedzictwa narodowego o 256 650 zł, na kulturę fizyczną o 4 515 141 zł, na działalność usługową ochrony zdrowia rodzina o 304 147 zł. I tu jednocześnie zmniejsza się rezerwa o 12 665 905 zł i bezpieczeństwo publiczne ochrony przeciwpożarową. Dotyczy to właśnie projektu realizowanego przez Straż Pożarną o 866 780 zł. Te zwiększenia konkretnie wymienię kilka zadań, czego dotyczą, a więc przebudowa boiska wielofunkcyjne do przedszkola podstawowej nr 30. Proponuje się zwiększyć o 1,5 mln zł w wydatki. Na budowę sali gimnastycznej, tylko jest przy pierwszym LO o 1 000 000 zł. Jest to zadanie wieloletnie. Szacuje się, że łączne nakłady wyniosą ponad 15 000 000 zł. Na budowę budynku zaplecza szatniowo-szkoleniowego przy ulicy Magnoliowej 2 000 000 zł. Na wykonanie odcinka chodnika od ulicy Krężnickiej do ulicy Pszczelej 150 000 zł.
prawo strętu z ulicy Gęsiej oraz ulicy Janka Rody, do uznania na 500 tysięcy złotych, budowa ulicy Strymikowej 400 tysięcy złotych. Jest propozycja wsparcia rozwoju rodzinnych obrotów działkowych z kwotą proponowaną 1 zł na system monitoringu wizyjnego w sprawie ustawy o PIK-ie 455 tysięcy na opracowanie dokumentacji 430 tysięcy na promocję miasta gminy 150 na opracowanie koncepcji budowy Gromadzkiego Centrum Kultury 120 tysięcy złotych i oczywiście na poprawę warunków edukacji ogólnej do szkoły ekonomicznej o 3 947 059 na budowę oświetlenia w związku ze zgłoszonymi wnioskami też przez komisję, przez radę 180 tysięcy złotych. Wiele wniosków to jest właśnie zgłaszanych przez komisję i przez radnych. Łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ulicę Zamojską z ulicą Wesołą z kwotą 159 tysięcy. Przebudowę boiska przy szkole podstawowej 16 280 tysięcy, bo jest zabrane i to jest kontynuowane, ponieważ było rozpoczęte w roku bieżącym. Budowa siłowni wewnętrznej zbrojenie ulicy Pisarskiej, to jest również zadanie z budżetu obywatelskiego, które jest kontynuowane. Budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ulicy Zęgorzyckiej, również jest to kontynuacja budżetu obywatelskiego z kwotą 1 844 639 zł. W tej karczy wyruszały również z kontynuacją budżetu obywatelskiego 498 179 zł. A więc po uwzględnieniu zgłoszonych wniosków przez radnych, przez komisję, po przyjęciu stanowiska, po przyjęciu proponowanego stanowiska przez pana prezydenta, przez Komisję Budżetową Ekonomiczną. Te wnioski zostały uwzględnione, autopoprawki będą przedłożone w dniu dzisiejszym do rady przez pana prezydenta. I tak jak pan prezydent już na wstępie powiedział, po zmianie, gdzie uległy wielkości w okresie określonej wielkości w dochodach budżetu, wydatkach budżetu i nadwyżce operacyjnej, ponieważ to ma wpływ na dochody i wydatki na nadwyżkę operacyjną. Natomiast przychody, rozchody, jak również deficyt budżetu i dług na planowany dług na koniec przyszłego roku nie wydają tej wielkości zmiany. Pozostają fakty, jakie są przedstawione do Rady i do Regionalnej Izby Rachunkowej w projekcie złożonym do dnia 15 listopada. Ja jeszcze tylko powiem dwa zdania dotyczące realizowanych zadań własnych przez nasze jednostki organizacyjne. Te jednostki mają zapewnione środki na realizację swoich zadań na poziomie roku bieżącego, a więc wszystkie zadania mimo ograniczeń, jak pan prezydent mówił, te zadania będą jako zadania własne nałożone ustawami na gminy i na powiat, będą przez pana prezydenta realizowane w przyszłym roku. Oczywiście w tym roku to być może była mowa o oświacie, mimo tych różnych okoliczności, jakie się wydarzyły, wydatki dla jednostek oświatowych w tym roku zostaną wykonane, aby wszystkie zadania i wynagrodzenia zostaną wypłacone już częściowo wypłacone również do końca roku, czyli nie będzie tutaj jakichś takich mniejszych problemów z niezrealizowaniem obowiązkowych zadań związanych oświatowych. No, ja dziękuję. Jeszcze tylko na zakończenie tej części. Po pierwsze, o tym już mówiliśmy, że z części inwestycji, zwłaszcza drogowych, zrezygnowaliśmy, ściśle mówiąc, zrezygnowaliśmy z ich rozpoczynania. Po drugie, mamy też na liście rezerwowej kilka inwestycji, do których jesteśmy przygotowani, ale z powodu ubytku w dochodach, jeśli chodzi o PIT, nie będziemy w tej chwili mogli wpisać się do budżetu. Poszukujemy dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania. Dotyczy to ulicy Samsonowicza, ulicy Pogodnej, ulicy Zorzy,
ulicy Wale Neroda, oraz ulicy Naukowskich, to jest, mówimy o Starej Naukowskich, bo główny trakt, główną drogę będziemy obejmowali działaniami remontowymi. I wreszcie ulicy Węglarza, mówimy tutaj o rozpoczęciu tej inwestycji, z tym, że z tych, do których jesteśmy przygotowani mając, albo już prawie mając dokumentację z pozwoleniami, czyli ulica Samsonowicza i ulica Zorza, wrócimy przy pierwszej sposobności. Mówimy tutaj o zewnętrznym finansowaniu zarówno ze źródeł tu rządowych, jak i z tego programu funduszu, który został adresowany dla samorządów, mówię o programie budowy dróg lokalnych. Jednocześnie ulica Raczyńską, tak jak już mówiliśmy, zgłaszamy do finansowania z rezerwy subwencji drogowej, czyli mamy wniosek do złożenia do lutego i liczymy na to, że tam będzie źródło finansowania. Wtedy będzie ona już wejdzie w fazę inwestycji z prowadzeniem do budżetu. Krótko tylko Państwu się pochwalę, ponieważ otrzymaliśmy po raz dziewiąty z rzędu wyjątkowe wyróżnienie. Fundacja Rozwoju Edukacji organizuje co roku, jak już Państwo wiecie, program certyfikacji dla gmin, powiatów i samorządowych województw dla jednostek oświatowych. Muszę Państwu powiedzieć, że te wyróżnienia są wyjątkowo prestiżowo traktowane w Polsce. W tym roku wśród dużych miast w Polsce tylko Lublin i Katowice otrzymały po raz kolejny ten certyfikat nagrodzony, a w związku z tym również tytułem liderów. Chcę Państwu powiedzieć, że my w naszym oświatowym świadku traktujemy tę nagrodę w tym roku jako nagrodę pocieszenia, bo za nami rzeczywiście rok straszny. Mieliśmy podwójny rocznik, mieliśmy strajki nauczycieli, mieliśmy nowy regulamin, zakończenie pracy w gimnazjum i rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wszędzie w Polsce sytuacja oświatowa jest trudna. Okazuje się, że u nas jest może mniej trudna niż gdzie indziej, a zawdzięczamy to pracy wszystkich ludzi związanych z obowiązkiem oświatą. Ostatnie zdanie, bo często się mówi o polityce oświatowej. My, proszę Państwa, chcielibyśmy uważać, że my tę politykę ciągle realizujemy, choć mamy wrażenie, że przez ten rok to tak naprawdę gasiliśmy pożary, a wszystko, co wydarzyło się innowacyjnego w lubelskiej oświacie, wydarzyło się przede wszystkim w lubelskich szkołach, które ciągle, mimo problemów, ciągle wychodzą ze świetnymi pomysłami. Te pomysły są naprawdę bardzo dobrze przyjmowane w Polsce, więc z taką prawdziwą dumą chcemy się Państwu pochwalić. Ja wiem, że to przyjmujemy dosyć standardowo, że my to wyróżnienie otrzymujemy, bo tak jak mówię, przywozimy je po raz dziewiąty z kolei, ale w Polsce, proszę mi wierzyć, jest to wyróżnienie niezwykle prestiżowe, jesteśmy z niego bardzo dumni. Na początku Pan mówił o tej drodze w oświacie, też szacunkowo ta druga w przyszłym roku wyniesie 2020. Proszę bardzo. Ja? No ja powiem. Proszę Państwa, w tym roku, jak to liczymy, będzie trochę ponad 170 milionów. W przyszłym roku spodziewamy się, że powinniśmy się zamknąć w kwocie 200 milionów. Natomiast zwracam uwagę na to, o czym mówił Pan Prezydent, bo największy problem, oprócz braku środków, to jest to, że my tak naprawdę nie potrafimy racjonalnie tego wszystkiego zaplanować, bo nie mamy wszystkich danych. My po pierwsze nie wiemy, czy i kiedy będą podwyżki dla nauczycieli. Czy w związku z tym wzrośnie subwencja, czy nie wzrośnie. Nie wiemy tego. Wiecie Państwo, że przed wyborami obiecano, że podwyżki dla nauczycieli będą od 1 stycznia. W tej chwili słyszymy, że od 1 września przyszłego roku, natomiast w jaki sposób wzrośnie subwencja, w związku z tym też tego nie wiem. Te podwyżki poprzednie z września tego roku w 1/3 sfinansowały samorządy. Dziękuję bardzo.
Panie prezydencie, co da się zrobić za 1 000 000 zł, jeżeli chodzi o budowę sali gimnastycznej w przyszłym roku dla Elo imienia Skarżyckiego? Uruchamiamy inwestycje. Przetarg to po pierwsze, po drugie wprowadzenie firmy i rozpoczęcie realizacji nie wymaga zabudżetowania w większym stopniu niż to, co wpisaliśmy. Firma, która zostanie wyłoniona i z którą podpiszemy umowę, będzie musiała zrealizować to zadanie do końca 2021 roku. Ja tu jeszcze dopowiem, jeśli można, panie prezydencie. My oczywiście do marca mamy czas na to, żeby starać się o środki z Ministerstwa Sportu. Zakładam, że uda nam się na między innymi na tę inwestycję, jak i na wszystkie inwestycje sportowe, zdobyć jakieś dofinansowanie i w związku z tym na tę kwotę będziemy patrzyli zupełnie inaczej. Jeszcze raz podkreślam, że jeśli firma chroniona by została bez większego problemu, to ten zakres rzeczowy będzie większy. Natomiast na zamówienia publiczne nie mamy wpływu. Dzisiaj liczymy się z tym, że zainteresowanie taką inwestycją ze strony firm wykonawczych będzie większe, ponieważ na tym rynku podaż firm powoli zaczyna przekraczać popyt zgłaszany przez samorządy. Stąd liczymy się z niższą ceną za tytuł usług, ale również i z skarżeniem czy odwoływaniem, więc procedura będzie, powiedziałbym, być może bardziej skomplikowana, niż byśmy tego chcieli sobie życzyć. Nie będzie tutaj powstrzymywanego harmonogramu w czasie realizacji tych zadań, natomiast firma, która zostanie wyłoniona, wie, że w przyszłym roku ten zakres finansowy to jest 1 000 000. Wykona więcej, będzie miała zapłacone 20 000 zł. Na czym ma polegać wsparcie dla rodziny programu działowego, to jest 1 000 000 zł i promocja miasta, bo to jest ponad 1 000 000 zł? To pierwszy to jest wynik uchwały podjętej przez radnych, przez Radę Miasta, stworzeniu narzędzia do finansowania zadań inwestycyjno-remontowych, a właściwie bardziej inwestycyjnych, podejmowanych przez ogrody działkowe. Tutaj mamy dobrze przygotowany pierwszy wniosek przez ogrody przy ulicy Zawilcowej, ale jeszcze w kilku innych również tego typu wnioski zostały nam zasygnalizowane na chociażby spotkaniu, które było w ubiegłym miesiącu. Między innymi wymiana ogrodzenia, kwestia instalacji oświetleniowych, poprawa w niektórych przypadkach zasilania wodociągowego itd. itd. To są takie rzeczy, które oznaczają właśnie partnerstwo z nami, czyli musi być przygotowana dokumentacja i współfinansowanie ze strony dróg działkowych. My dajemy możliwość dofinansowania w takim zakresie, w jakim będzie brak tych środków, żeby modernizację ogrodu czy infrastruktury zacząć. Jeśli chodzi o promocję, mówimy tutaj o działaniach związanych po pierwsze ze strategią marki Lublin, o nowym produkcie promocyjnym mówimy, o Festiwalu Kultury Żydowskiej, organizacji Festiwalu Bożego Narodzenia, ale w tej edycji przyszłorocznej, o nowym spocie promocyjnym, o promocji współorganizacji wydarzeń kształtujących wizerunek miasta. Pamiętajmy również, że tutaj będzie również współfinansowanie kawaliady, które będzie na początku przyszłego roku, a zatem ta promocja przez sport. I nie wiem, czy w tej kwestii, czy oddzielnie ujęte są te wydarzenia, o których już rozmawiamy, mianowicie stulecie urodzin papieża, ale też i lubelski lipiec. Tego nie ujmowaliśmy do tej pory, więc to również w tych środkach. Ja mam jeszcze pytanie, nawet kilka, bo ta prezentacja była bardzo ogólna. Ogólna, bo Państwo dostaliście wcześniej projekt budżetu i szczegółowo omawiamy. Mówimy tu tylko o poprawce. Tak. Pytanie pierwsze. W dalszym ciągu wpisana jest rezerwa na 15 000 000 zł na remonty dróg w dzielnicach. Ostatnio mówił Pan Prezydent o tym, że będzie to wydane na
remont ulicy Zana, ulicy Herberta. Kiedy można się spodziewać szczegółów, na co te 15 milionów konkretnie zostanie wydane? Ma pan te ulice wymienione i wpisane, będą realizowane te, które są ujęte w budżecie. Pani skarbnik po pierwsze część tych przedstawiała. No nie chcę jeszcze raz powtarzać, ale ulica Zana oczywiście jest ujęta. Remont ulicy Namyczowskiej jest ujęty, ulicy Konstantynów jest ujęty i tak dalej. To jest wyszczególnione czy w szczegółach pokazane prawdopodobnie.